Pacjent to Honda w automacie, a olej jaki zastosowałem to mistyczny X-Prime 5W30. Wyróżnikiem tego odcinka będzie weryfikacja obaw właściciela, który napisał, że olej dość szybko ściemniał i boi się, czy wytrzyma do kolejnej wymiany, która ma być w lutym przyszłego roku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Honda Civic, rok produkcji 2016, silnik 1.8 benzyna, 142 konie, przebieg ogólny 236 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie weryfikacja obaw właściciela, który napisał, że olej dość szybko ściemniał i boi się, czy wytrzyma do kolejnej wymiany, która ma być w lutym przyszłego roku. Inicjatorem eksperymentu jest Patryk. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Patryk skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Eneos X-Prime w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4660 km. 90% eksploatacji to miasto, 10% trasa. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, konieczna była dolewka w ilości 300 ml, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Patryk napisał tak: pacjent to Honda w automacie, a olej jaki zastosowałem to mistyczny X-Prime 5W30. Chciałbym, aby pan przyjrzał się temu olejowi, gdyż dosyć szybko ściemniał i boję się, czy wytrzyma do wymiany luty przyszłego roku. Przechodzimy zatem do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 228. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Otrzymujemy zgodność na wysokim poziomie w okolicach plus minus 1%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 41,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 202, czyli obserwujemy zmiany lepkości w przedziale akceptowalnym, natomiast do podkreślenia jest dość nietypowy fakt: w niższej temperaturze lepkość wzrosła o 4%, a w temperaturze 100 stopni Celsjusza zmniejszyła się o 4%. Taki stan spowodował redukcję wskaźnika lepkości o 11%. Na marginesie można zaznaczyć, że wskaźnik lepkości tego oleju jest jednym z wyższych, jaki występował do tej pory na tym kanale.
czyli z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda względnie pod kontrolą, aczkolwiek malutka lampka kontrolna została zaświecona przez wzgląd na rozjazd lepkości w niższej i wyższej temperaturze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy oceniam dość nisko na dolną część skali. Wygląda na to, że olej zawiera sporą ilość zanieczyszczeń. Ogólna jakość oleju natomiast jest bez większych zastrzeżeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Bardzo wysoka degradacja dodatków bazy olejowej, które na widmie sygnalizowane są w punkcie 1520. Tutaj warto wyraźnie zaznaczyć, że tak mocnej degradacji nie oglądamy zbyt często w prowadzonych eksperymentach. Dodatkowo podwyższony stan nitrooksydacji oraz podwyższone poziomy zanieczyszczeń, szczególnie widoczne na widmie dla długości fali 1100. Reszta parametrów pod pełną kontrolą. Podsumowując, otrzymano wyniki, które z jednej strony są ok, natomiast z drugiej strony po bardziej wnikliwej analizie sugerują, że na linii ten olej oraz ten silnik jest pewna niezgodność, która przejawia się dość mocną utratą części parametrów oleju silnikowego. Mam tutaj na myśli degradację dodatków bazy olejowej oraz wskaźnika lepkości, przekładającą się na podwyższony poziom zanieczyszczeń oraz niepokojącą zmianę barwy, którą wychwycił Patryk. Z mojej perspektywy rozważyłbym wcześniejszą wymianę oleju silnikowego, można spróbować z inną marką oleju i porównać w drugim etapie badań, czy sytuacja będzie podobna. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!